99% WSI? Oficerów było na takim czy innym kontakcie z GRU. No to porażające dane. Wielu tych ludzi dzisiaj zaludnia inne służby. Dziś służby specjalne są zagrożeniem dla społeczeństwa, a nie stabilizacją i bezpieczeństwem. Specjalne. Jaką rolę pełnią w Polsce i jakie można naprawić? Studio Republika, Ewa Stankiewicz, zapraszam. Po co są służby specjalne? Mówiąc krótko, służby specjalne to oczy i uszy niepodległej polityki. Służby specjalne działające w interesie niepodległego kraju prowadzą działalność wywiadowczą w zakresie interesów, które ten kraj posiada za granicą, i działalność kontrwywiadowczą w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa przede wszystkim obywatelom. To podkreślam, obywatelom, bo to obywatele są zwierzchnikami służb. Służby utrzymują się z pieniędzy budżetowych. Czyli a gdyby to przełożyć na taki język codzienny, co znaczy oczy i uszy państwa, kraju, obywateli? To znaczy, że jeżeli powiedzmy Ministerstwo Spraw Zagranicznych opracowuje agendę polityki zagranicznej na najbliższe lata, jaką politykę zagraniczną ma prowadzić Polska, to musi posiłkować się danymi dostarczanymi przez nasz wywiad w zakresie, w którym ta doktryna jest opracowywana. Powiedzmy, jeżeli mamy wypracować politykę wobec emigrantów, najbardziej dzisiaj paląca kwestia, to podstawą do wypracowania tej polityki muszą być raporty dostarczone przez Agencję Wywiadu, czyli przez nasz dzisiejszy wywiad. Oprócz tego oczywiście mamy wywiad wojskowy, ale ja myślę, że o strukturze służb to jeszcze porozmawiamy, dlatego że odziedziczyliśmy ją po PRL-u i cały czas ta struktura służb się utrzymuje. No właśnie, to za chwileczkę do tego dojdziemy. Natomiast ja bym chciała jeszcze zatrzymać się przy tym porównaniu, bo jeśli oczy i uszy, to znaczy, no bo wiemy, jak wygląda człowiek niewidomy, tak, i bez słuchu. No to jest kaleka, to jest ktoś, kto... komu bardzo trudno prawidłowo poruszać się po świecie. Polska dzisiaj jest takim kalekim krajem, ponieważ jej oczy są zaburzane wizjami dostarczanymi z zewnątrz, a jej uszy wyłapują fałszywe tony. Odnosząc to do realiów, muszę powiedzieć tyle. No, polskie służby specjalne nie działają dziś w interesie polskiej niepodległości. Z wielu powodów. Między innymi z powodów strukturalnych. Są źle zbudowane, pracuje tam zła kadra dowódcza i mają źle określone cele. Na dodatek nie ma nad nimi cywilnej kontroli. A służby specjalne bez cywilnej kontroli to jak buldogi spuszczone z łańcucha, którym nie można założyć kagańca. Jakie zagrożenia niosą ze sobą takie służby specjalne, nad którymi nie ma kontroli? Co może się wydarzyć? Służby specjalne z natury balansują na krawędzi etyki. Często posługują się nieetycznymi metodami, często posługują się metodami z arsenału gwałcenia ludzkiej prywatności, z arsenału prowokowania różnych zachowań i przez posiadanie takiego nieetycznego arsenału już muszą znajdować się pod kontrolą, ponieważ mają tendencję do tego, żeby inaczej widzieć świat. Ludzie służb inaczej widzą świat niż my. Ludzie służb widzą świat w kategoriach zależności, gier grup interesów, realizacji określonych interesów. I teraz, jeżeli służby zadaniują się same, jeżeli służby nie czują nad sobą oddechu władzy, oddechu cywilnych władz, to same wyznaczają sobie cele. I w pewnym momencie mamy do czynienia ze służbami, które prowokują wydarzenia polityczne, które mieszają się do polityki i do wydarzeń społecznych, czyli gwałcą istotę tego, do czego zostały powołane. Dziś służby specjalne są zagrożeniem dla społeczeństwa, a nie stabilizacją i bezpieczeństwem. Jak to możliwe, że po powiedzmy tylu latach od, no, dla wielu ludzi odzyskania niepodległości, dla wielu ludzi tak zwanego odzyskania niepodległości, no ale jak to jest możliwe, żeby te służby w tej chwili były bardziej zagrożeniem dla Polski niż wsparciem, niż właśnie takimi, niż takim wzrokiem i słuchem, bardzo ważnymi zmysłami państwa. To jest kwestia doktryny państwa. Jeżeli budujemy niepodległe państwo, to służby, które
mają strzec tej niepodległości i wewnętrznej stabilizacji, muszą działać w interesie tego państwa. Tymczasem my w Polsce mamy służby odziedziczone wprost po PRL-u, czyli po Układzie Warszawskim. Czyli te służby, których zwierzchnikiem był Związek Radziecki. Był Związek Radziecki, a nie Warszawa. Proszę? A nie Warszawa. Nie pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego czy premier, tylko pierwszy sekretarz KPZR bezpośrednio. Wiadomo, że bardzo trudno, jak się służyło jednemu szefowi i było się lojalnym wobec niego, bardzo trudno później zmienić swoją orientację. I dlatego dziś idolami naszych służb są panowie Czempiński, Zacharski, Makowski. Wszyscy służący Imperium Sowieckiemu. To dziś idole młodych polskich oficerów służb. Przynajmniej oficjalnie tak to jest deklarowane. No to jest skala patologii. Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, to świetnie Suworow kiedyś wyjaśniał. W Związku Sowieckim funkcjonowała pewna równowaga. Były służby cywilne, czyli Komitet Gospodarstwiennej Bezpieczeństwa, KGB, i były służby wojskowe, GRU. Nad tymi służbami funkcję kontrolną mimo wszystko sprawował Komitet Centralny KPZR. I on mógł te służby całkowicie reorganizować, podlegały wszystkie stany kadrowe partii. Czyli de facto istniała cywilna kontrola, nawet w państwie totalitarnym, istniała cywilna kontrola nad służbami, a służby między sobą współzawodniczyły. Cywile zawsze współzawodniczyli z wojskowymi w Układzie Warszawskim, bo ta struktura została odwzorowana we wszystkich krajach, tak zwanych demoludach, które były zrzeszone w Układzie Warszawskim, czyli też w Polsce. I w Polsce mieliśmy do czynienia z wojskowymi służbami wewnętrznymi, drugim zarządem Sztabu Generalnego, czyli z kontrwywiadem i wywiadem wojskowym, i mieliśmy do czynienia ze Służbą Bezpieczeństwa, określonymi departamentami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL-owskiego rządu. Czyli tym zbrojnym ramieniem partii. Zbrojnym ramieniem partii. Ale nad tym zbrojnym ramieniem partii cały czas pieczę miał aparat partyjny. I to aparat partyjny mógł wpływać na, no, do czasów Czesława Kiszczaka, mógł wpływać na roszady w służbach. Przy przyjściu do władzy Czesława Kiszczaka nastąpił jungtim pomiędzy wojskowymi i cywilnymi służbami, co zresztą rychło odbiło się na strukturze MSW. Wojskowi zaczęli górować i tak jest do dziś. Niestety. Od czasów, system, który zbudował Czesław Kiszczak, oczywiście na zamówienie Moskwy, i o tym można mówić długo, ale jakby to dzisiaj nie jest naszym tematem, ten system funkcjonuje do dziś. Dlaczego? Bo wojskowe służby informacyjne z suchą stopą przeszły z PRL-u do III RP. Zmieniły jedynie nazwę, ale przecież nie zmieniła się ani kadra, ani struktura, ani sposób działania. Komu podlegały wojskowe służby informacyjne? Wojskowe służby informacyjne nominalnie podlegały Ministerstwu Obrony Narodowej. Mówię nominalnie, bo tak naprawdę od samego początku sterowały kolejnymi ministrami i potem ich kariery jakby tego dowodzą, prawda? Nasz prezydent poprzedni jest tego przykładem. Ale jaką rolę miały wojskowe służby informacyjne, prawda? I nigdy tam, Bronisławie Komorowskim. Tak, nigdy nie dokonano reformy kadrowej, bo nawet operacja Gwiazda, którą rozpoczął pan generał Rusak, spełzła na niczym. Poza Izydorczykiem i kilkoma innymi oficerami nie znaleziono agentów sowieckich, czy rosyjskich już później, wewnątrz wojskowych służb. To jest oczywiście paradoksem, dlatego że pierwsze sprawdzenia jeszcze Urzędu Ochrony Państwa, na własną rękę wykonywane, w takich miejscach jak Legnica, czy w Ziemie Zachodnie, przynosiły zaskakujące raporty, że 99% oficerów było na kontakcie z GRU. Takim czy innym kontakcie z GRU. No to porażające dane. No porażające dane. I czyli to są ludzie, którzy podlegają, z tym nie zrobiono nic. Kompletnie to są ludzie, którzy w dalszym ciągu jakoś w 2006 roku, w służbach? W 2006 roku dokonano likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Opublikowano raport z likwidacji. Już nie będę się czepiał tam szczegółów w tym raporcie, ale de facto był to przełomowy dokument, pokazujący mniej więcej skalę patologii, jakim oddawały się wojskowe służby przez to, że nie było nad nimi kontroli żadnej. Ci ludzie znaleźli miejsce w innych służbach oczywiście, w tej że tak. chwili? Oczywiście, że tak. Wielu tych ludzi dzisiaj zaludnia inne służby. Albo stało się bardzo wpływowymi lobbystami, którzy nieustannie goszczą w gabinetach dowódców dzisiejszych służb. Czy można pokusić się o takie stwierdzenie, że takim koronnym efektem działania służb, w których
aż roi się od rosyjskich agentów, było doprowadzenie prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej do śmierci. My wiemy w tej chwili, znamy wyniki badań, wiemy, że no nie było innej możliwości jak seria eksplozji i wszystko na to wskazuje, że ten samolot został uzbrojony, znaczy wyposażony w ładunki wybuchowe w Samarze kilka miesięcy wcześniej podczas remontu. Natomiast nie dałoby się takiej operacji przeprowadzić bez przygotowania i bez współpracy tutaj. No, bardzo też charakterystyczna rzecz, że zespół prokuratorów wojskowych, o czym będzie mowa w naszych kolejnych odcinkach, był tuż przed katastrofą przygotowywany. Tych prokuratorów, którzy się zajmowali później katastrofą smoleńską, był przygotowany nie na tygodnie, nie na miesiące, ale promowany z ludzi właściwie znikąd, nagle wypromowanych dosłownie na dni przed katastrofą smoleńską. My, mówiąc o tym wszystkim, nie poruszamy jeszcze jednej kwestii, mianowicie w PRL-u istniał tak zwany Departament Wojskowości MSZ-u, Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Przez ten departament karierę robili różni oligarchowie, którzy dziś są bardzo nawet medialnie potężni. To znowu temat, który kiedyś może rozwiniemy. Natomiast jeżeli wnikniemy w to, co działo się na centrali łączności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w momencie katastrofy smoleńskiej i są na to świadkowie, to zobaczymy skalę dezinformacji, tuszowania i błędów, które zostały w tych pierwszych minutach popełnione. A co się tam działo? No, tam działa się po pierwsze tuszowanie informacji, bardzo poważne, i panika. I panika, co to będzie dalej, tak? Czyli ktoś wpadł w panikę, bo ktoś był zaskoczony, a ktoś nie był zaskoczony tymi wydarzeniami, prawda? Mhm. I to jest kwestia. Natomiast na to pytanie, które pani postawiła, odpowiem tak. Z punktu widzenia sztuki służb, profesjonalizmu służb, wyjazd prezydenta do Smoleńska był pogwałceniem wszelkich reguł zabezpieczenia. Wszelkich reguł zabezpieczenia. Nie zabezpieczono kontrwywiadowczo absolutnie tego wyjazdu. Nie zabezpieczono wywiadowczo tego wyjazdu i wreszcie nie zabezpieczono pod względem bezpieczeństwa na miejscu. Czyli popełniono kilka błędów naraz. Tu obwinia się zwykle szefa BOR-u, ale BOR nie jest służbą specjalną. Oczywiście, że BOR popełnił mnóstwo błędów. No ale to jest pytanie właśnie, czy... Były kierowca Hieronima Kubiaka też się nie sprawdził, ale... Czyli mówimy tutaj o Janickim, tak? Mówimy tutaj, ale to czyli mówimy, to też, prawda? Pokazuje, tak, jak można na szefa jednej z najważniejszych polskich służb... Awansować z kierowcy. Pewnie za pomocą haków, które się ma, no bo będąc kierowcą osobistym... Słucha się. Ale właśnie pytanie, czy to są błędy, czy to są tylko błędy? Dlatego, że jeśli jednym z bardzo ważnych osób w SKW, w tej chwili aktualnie szefem, mówię tutaj o Piotrze Pytlu, który wszystko na to wskazuje, że wyleciał z UOP-u w latach 90. za kontakty niewyjaśnione, takie, z których nie potrafił się wytłumaczyć, został zmuszony do, poproszony o to, żeby złożył rezygnację za kontakty z rosyjskimi służbami, no to później i ten człowiek przychodzi przy okazji katastrofy smoleńskiej gdzieś w tych rejonach w 2009 roku i od razu nawiązuje SKW współpracę ze służbami rosyjskimi, która najprawdopodobniej trwa do dzisiaj. Do teraz nie można uzyskać odpowiedzi od SKW, czy tak się dzieje, czy nie. Osoba pana generała już w tej chwili Pytla jest osobą dosyć intrygującą, bo rzeczywiście czytałem te opracowania, o których pani mówi, gdzie zarzucano mu nadmierne kontakty z rosyjskimi oficerami, ale z drugiej strony jego kariera jest zaskakująca, dlatego że to nie jest oficer, który miałby za sobą długoletnie doświadczenie, zwłaszcza w strukturach wojskowych. To jest oficer, który przeszedł ze służb cywilnych, mając dobre kontakty towarzyskie po prostu. Mhm. Mówiąc krótko, nie jest to autorytet, z całym szacunkiem i sympatią dla tego człowieka, bo jak mówię, znam go wiele lat, nie jest to człowiek, który byłby autorytetem dla swoich podwładnych i który mógłby ich czegoś nauczyć. No ale w tej chwili... A w służbach struktura mistrz, uczniowie powinna istnieć od samego początku. Więc on rzeczywiście rządzi w tej chwili służbą kontrwywiadu wojskowego, ale cóż ta służba robi? Dobrze, przyjmijmy taki najgorszy scenariusz, bo tak to się podobno robi w służbach.
Ale tutaj dla potrzeb programu przyjmijmy najgorszy scenariusz, moim zdaniem no, niestety bardzo prawdopodobny, że polskie służby dokonały zamachu wspólnie z rosyjskimi, znaczy polskie mówię tutaj w cudzysłowie, no, polskojęzyczne służby specjalne, znaczy ludzie, którzy oficjalnie pracują w polskich służbach specjalnych, którzy są agentami rosyjskimi, o czym wiadomo od lat 90., dokonali zamachu na polskiego prezydenta wspólnie ze swoimi rosyjskimi kolegami. Co w takiej sytuacji? Co robić? Przyjmując ten najgorszy scenariusz, a dla potrzeb bezpieczeństwa państwa chyba tak trzeba założyć. Patrząc na, jak mówię znowu, teorię działania służb, po Smoleńsku powinny być przyjęte hipotezy od nieszczęśliwego wypadku aż do przebiegu zdarzeń, które opisała pani redaktor. I każda z tych hipotez powinna być drobiazgowo sprawdzona i zweryfikowana. No po prostu albo falsyfikujemy, że to nie mogło mieć miejsca, albo badamy dalej, bo niektóre dane potwierdzają, że taki mógł być przebieg wypadków. Tego nie zrobiono. Tego nie zrobiła żadna ze służb. Dlaczego nie zrobiła? Ponieważ nie była tak zadaniowana. Ponieważ nikt w tych służbach nie był zainteresowany takim przebiegiem śledztwa. A dlaczego? Z różnych powodów. Między innymi dlatego, że oficerowie zdawali sobie sprawę z własnych zaniedbań. Ja tu już nie mówię o tym, że mógł istnieć spisek, chociaż taką teorię też trzeba rozważyć. Czy że mogła istnieć obca agentura wewnątrz naszych służb, która uruchomiła pewne procesy. Znaczy pytanie, czy nie mogła, skoro to, co pan mówi, że 99% WSI to były takie opracowania, że to byli agenci rosyjscy. Pytanie, czy w ogóle mogła nie istnieć rosyjska agentura w polskich służbach? Czy może nie istnieć? To jest pytanie. Często trochę popełniamy błąd takiej generalizacji, mówiąc, że wszyscy i wszędzie, ale wojskowe służby szczególnie były nacechowane tym, że były bardzo mocno kontrolowane przez Moskwę. Dlatego, że Rosjanie wierzyli tylko wojskowym. Od czasów Kiszczaka wierzyli już tylko wojskowym. Cywilne służby PRL-owskie były już domeną działań różnych wywiadów. Między innymi wywiadu izraelskiego, o czym się bardzo rzadko mówi. Był tak zwany szczurzy trop wewnątrz SB, który pokazywał funkcjonowanie agentury Mossadu wewnątrz Służby Bezpieczeństwa. Między innymi zamach na Abu Dauda w Wiktorii w 1981 roku był wykonany dlatego, że agentura wewnątrz SB w pewnym momencie spowodowała cofnięcie ochrony Abu Dauda na ten moment, kiedy miał być zastrzelony. To są takie wypadki, które potwierdzają pewne reguły. Rosjanie nie dowierzali już cywilnym służbom. One były rzeczywiście słabe i spenetrowane przez różne grupy wpływów. I także kryminalne, no bo afera Żelazo, afera Zalew i tam parę innych pokazuje, że to były grupy kryminalne, gangsterzy rabowali sklepy, jak klasyczni gangsterzy uciekali z łupem. Pomijam już to wszystko, bo ten rodowód służb komunistycznych jest gangsterski od samego początku, od braci Mołojców, gdybyśmy to wywodzili w górę. Czy problem agentury dziś jest bardzo ważny? Tak, jest ważny, ale to już nie jest tylko problem agentury rosyjskiej, która tradycyjnie jest umiejscowiona i w kręgach politycznych, i w służbach, i w parlamencie. Oni po prostu są. Dlaczego są? Bo mogą. Bo taka jest fizyka polityczna. Jeżeli nie ma oporu, jeżeli nie ma służb, które kontrwywiadowczo zabezpieczają kraj na tym kierunku, no to wchodzimy. To realizujemy nasze interesy za pomocą służb, bo to jest tańsze niż realizacja za pomocą armii. Co powinno się zrobić, żeby nie mogli? No właśnie. I tutaj wracamy do tego, czego boją się zwykle politycy. Czyli do konkretnej rozmowy na temat przebudowy służb w momencie, kiedy chcemy budować polską niepodległość i odbudować polskie państwo. To tak, ale to jest rzeczywiście bardzo duży temat i za chwileczkę do niego wrócimy. Wróćmy jeszcze do tej diagnozy. Ile my w tej chwili mamy służb specjalnych w Polsce i w tym, które z nich to są wojskowe służby? To musielibyśmy się zastanowić, które z formacji posiadają dzisiaj uprawnienia specjalne. I pewnie się pogubimy w tym, dlatego że obok dwóch wojskowych służb, które zostały wyłonione po likwidacji WSI, czyli Służby Wywiadu Wojskowego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego. Czyli Służba Wywiadu Wojskowego i Służba Kontrwywiadu Wojskowego zostały... To są następcy wojskowych służb informacyjnych. Czy tam w skład tych służb
wchodzą ludzie, którzy tworzyli wojskowe służby informacyjne? W dużej części tak. W dużej części tak, bo po pierwsze zostali pozytywnie zweryfikowani, a po drugie napłynęli już po zmianie władzy. Z powrotem wrócili do służby. Prawda? Generał Dukaczewski ma na pewno dzisiaj większe wpływy w SWW i SKW niż pan Antoni Macierewicz. To możemy być tego pewni. Mhm. Więc trudno powiedzieć, czym te służby się zajmują. Nominalnie powinny zajmować się zabezpieczaniem kontraktów zbrojeniowych, zabezpieczaniem naszych zakładów produkujących uzbrojenie i zabezpieczaniem naszych jednostek działających za granicami kraju. Żadnej z tych funkcji nie wykonują należycie. Film Służby Specjalne, który taki ostatnio odbił się szerokim echem, jest kłamliwy, jeżeli chodzi o tak zwany profesjonalizm zagranicznych agentów czy oficerów pracujących na placówkach w WSI. Nic takiego nie miało miejsca. Nic takiego nie miało miejsca, jak opisuje to pułkownik Makowski, prawda? Że mieliśmy do czynienia z jakimiś niesłychanymi profesjonalistami. Nieprawda. Na tych służbach, od czasów wzgórz Golan, aż do wojny w Iraku i Afganistanie, zawsze dekowali się dobrze ustawieni oficerowie, których jedynym celem było szybkie wzbogacenie się na lewych interesach, które tam można było robić, i dobre spędzanie czasu w postaci picia alkoholu. To, jak działali na placówkach oficerowie, można znaleźć w aktach śledztwa Prokuratury Apelacyjnej w Krakowie, gdzie rozpatrywana była między innymi operacja Ropa za żywność. I tam można zobaczyć, jak naprawdę działały wojskowe służby informacyjne i ci ludzie. To byli rozpici, zdemoralizowani oficerowie. Być może robię krzywdę ludziom, którzy... Tak? Na pewno robię krzywdę tym, którzy rzeczywiście się przejmowali stanem państwa, młodym oficerom, ale tacy nie byli wysyłani na misję. Bo na misję nie są wysyłani ludzie, którzy mają niesłychane kompetencje, bo tacy zagrażają i tak jak się wyrzuca ze służb dzisiaj w Polsce. Na misję wysyłani są ludzie dobrze ustosunkowani w kręgach władzy. Albo lizusy dowódców służb. Którzy będą żerować. W nagrodę. Tak, oczywiście. Oni są wysyłani w nagrodę, bo oni otrzymują pieniądze w walucie tak zwanej, prawda, diety codzienne. Do tych diet dorabiają sobie jeszcze, handlując nielegalnie w różny sposób i układając się z miejscową ludnością. Ja tu dodam, jak te służby są profesjonalne. Zaraz po katastrofie smoleńskiej poszedł rozkaz wewnętrzny do pracowników SKW, żeby oni przypadkiem się nie zajmowali, gdyby im przyszło do głowy na własną rękę, czy też w ramach jakichś grup, katastrofą smoleńską, ponieważ jest to sprawa wewnętrzna Polski, a oni zajmują się monitorowaniem, czy w ich kręgu zainteresowania są sprawy międzynarodowe. Czyli katastrofa smoleńska i śmierć prezydenta to jest wewnętrzny problem Polski i jedna ze służb, która właśnie ma być takimi oczami i uszami w sytuacji zagrożenia, właśnie wysyła do swoich pracowników taką informację. To bardzo zabawne, ale wystarczy zadać pytanie, jakimi językami obcymi włada szef agencji wywiadu. I to już będzie dosyć Czyli trudne pytanie. Polskim i polskim. To będzie trudne pytanie, prawda? Bo wyobrażamy sobie, że szef agencji wywiadu powinien być poliglota, człowiek o niesłychanej erudycji, analityk i tak dalej. Kto to jest? Zapytajmy. Powiem generał. Nie chcę operować nazwiskami, bo znowu pozbędę się jakichś tam znajomych i kolegów, ale to sprawdźmy to. To będzie dosyć zabawne doświadczenie. Ale mówimy o szefie, o głównym szefie agencji wywiadu? Oczywiście. Oczywiście tak. Dobrze, ale dokończmy właśnie, jakie mamy w Polsce służby. Czyli są wojskowe, tak. Te służby, które wywodzą się z WSI. Wojskowe, tak. Służba wywiadu wojskowego i służba kontrwywiadu wojskowego. Tak. Jakie jeszcze mamy służby? Mamy służby, które powstały po przeprowadzeniu przez rząd Millera reorganizacji Urzędu Ochrony Państwa, z którego wyłoniły się dwie agencje. Agencja Wywiadu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Czyli tak jakby wywiad i kontrwywiad cywilny. Oprócz tego oczywiście mamy jeszcze służby policyjne z uprawnieniami służb specjalnych. I to jest Centralne Biuro Antykorupcyjne i to jest Centralne Biuro Śledcze. To są także służby z uprawnieniami służb specjalnych. Oprócz tego funkcjonują służby finansowe, które również mają uprawnienia służb specjalnych i funkcjonuje coś, co zostało stworzone specjalnie do pana Bondaryka, czyli taki Wydział Nadzoru Elektronicznego, prawda? Mhm. Oczywiście to się inaczej nazywa, ale
kolejna służba, która ma się zajmować przestrzenią, cyberprzestrzenią. Nie zdziwiłabym się, gdyby ta służba właśnie była zaangażowana w remont w tej chwili nowej siedziby prezydenta Dudy, bo tam są jakieś instalacje. A czym się zajmuje ABW? Nie wiem, czym się zajmuje. Niedawno opublikowałem wywiad z pierwszym polskim islamistą walczącym po stronie wojsk kalifatu. Polakiem. Pierwszym człowiekiem, który ma polski paszport. I ten człowiek 3 razy był deportowany do Polski z Niemiec, bo tam uciekał. Przez 2 razy nikt się nim nie zainteresował, chociaż w zbrojnym konwoju był przywożony do Świecka. Razem z przestępcami. Wychodził sobie swobodnie i wyjeżdżał pod Warszawę. Za 3 razem, kiedy znowu został deportowany, bo Niemcy za każdym razem go wykrywali i deportowali. Czyli niemieckie służby działały poprawnie i dostarczały polskim służbom pełen opis sylwetki tego człowieka. Za 3 razem pojawili się agenci ABW, dwaj, których on po prostu wykpił, bo nie mieli żadnej wiedzy. Dziś przeciwko temu człowiekowi toczy się śledztwo w prokuraturze Warszawa-Praga o, uwaga, służbę w obcych jednostkach wojskowych. Czyli stary PRL-owski przepis mówiący o zakazie służby w obcych jednostkach wojskowych. Czyli zamiast o terroryzm, zamiast o współdziałanie z terrorystami, czyli śledztwo najwyższej wagi, które nie ma ani tajemnicy dziennikarskiej, ani innych obostrzeń, toczy się śledztwo z jakiegoś tam paragrafu jeszcze PRL-owskiego. Dlaczego? Nie wiem, nie rozumiem. Ale taka jest dzisiaj fachowość naszych służb. Gdyby zapytać ABW, czy istnieje komórka analityczna, w której pracują funkcjonariusze znający język arabski, no byłoby to kolejne trudne pytanie, na które pan rzecznik ABW odpowiadałby w sposób zagmatwany. Jakie mogą być większe wyzwania przed polskimi służbami, jak właśnie nadciągająca fala emigracji, pojawiające się zagrożenie islamskie, islamskim terroryzmem, zwłaszcza w kontekście Światowych Dni Młodzieży, które odbędą się w przyszłym roku w Krakowie, jak penetracja obcych wywiadów, nie tylko rosyjskiego, ale i niemieckiego. Ale wrócę tutaj i jakie mogą być większe wyzwania, czy bardziej podstawowe interesy, jak przypilnowanie bezpieczeństwa, zapewnienie bezpieczeństwa państwu, w tym głowie państwa. No. Śmierć prezydenta wystawia jak najgorsze świadectwo tym służbom, ale każe zadawać pytanie, czy one same w sobie nie są źródłem zagrożenia dla Polski. Że wbrew swojej misji, zamiast być takim kimś, kto chroni, same są źródłem kryminogennym, które doprowadziło do śmierci prezydenta. Pan pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz prywatnie, co zostało nagrane, powiedział, w jakim stanie jest dziś państwo i służby. Pan pułkownik Bartłomiej Sienkiewicz doskonale wie, w jakim stanie są służby, bo od pierwszych kursów w Kiejkutach, kiedy one się odbywały, warto go zapytać. Kiedy? Warto zapytać pana pułkownika, bo pan pułkownik może powiedzieć, że znowu rozpowszechniam na jego temat nieprecyzyjne informacje. Niech sam powie, kiedy był szkolony w Kiejkutach. Bo to, ten termin szkolenia jest bardzo ciekawy. To znaczy? No to należy zapytać, czy to było przed przełomem, po okrągłym stole, czy może po przełomie, kiedy grupa młodych ludzi była szkolona w Kiejkutach. A czym były Kiejkuty, przypomnijmy, przed przełomem? Ośrodek szkolenia PRL-owskiego wywiadu. PRL-owskiego, czyli komunistycznego, z układu. Czyli tak naprawdę nie było polskiego niezależnego wywiadu. No, był nie stworzyliśmy ani nowej rosyjski szkoły. Rosyjski wywiad. Jak należy stworzyć służby? Zabawmy się w krótki poradnik na temat tego, jak należy stworzyć służby. Po pierwsze, należy powołać jakąś szkołę. Po drugie, do tej szkoły należy zatrudnić fachowców, którzy są patriotami i którzy rzeczywiście chcą budować niepodległą Polskę i walczyć z wszelkimi obcymi interesami i penetracjami, które szkodzą Polsce. Po trzecie, należy wyselekcjonować do tej szkółki kadrę ludzi ze środowisk patriotycznych, przejętych Polską i wysoce moralnych, bo służby to jednak bardzo niemoralna działalność. Dostaje się do ręki bardzo niemoralne instrumenty, więc naprawdę musimy mieć mocnych ludzi, żeby się nie spaczyli przez to. Żeby tak jak mówi Nietzsche, kiedy długo spogląda się w ciemność, to ciemność zaczyna spoglądać na mnie. I tak jest ze służbami specjalnymi. Prawda? Ja w pewnym momencie to zło, które ja widzę, z którym walczę i z którym często nieetycznie walczę, bo posługuję się metodami, które nie powinny być stosowane w normalnym życiu, zaczyna wywierać na mnie wpływ. Więc musimy mocnych ludzi do tych służb przyjąć. Niewielu,
Bo służby muszą być elitarne. To nie mogą być setki ludzi, którzy ani nie szczegą tajemnicy państwa, ani niczego nie zabezpieczą, jeszcze między sobą walczą. A takie dzisiaj są służby. To naprawdę musi być elitarna grupa, która jest szkolona od początku i szkolona w duchu niepodległości. Prawda? I wtedy dopiero za rok, za dwa mamy pierwsze służby. Ale naprawdę można było odpuścić w 89-90 roku i UOP, i WSI, i to wszystko, i budować od początku nowe służby. Dziś mielibyśmy już fachowców z wieloletnim stażem, którzy wychowują następne pokolenie etycznych, dobrych, bohaterskich funkcjonariuszy służb. Bo tacy też są. Tylko że oni giną w tej masie, są zwalniani, wyrzucani. Czyli tak, trzeba zacząć od szkoły, od wyszkolenia patriotów. Od opracowania programu. Czemu te służby mają służyć? Ci ludzie, idąc do służb specjalnych, muszą wiedzieć, po co to robią. Przecież nie po to, żeby odegrać się na sąsiedzie albo zarobić pieniądze, tak jak dziś. Dziś działalność w służbach specjalnych jest przepustką do kariery po wyjściu ze służb. Czyli zbieramy haki na biznesmenów, czyli zbieramy informacje, czyli zbieramy haki na polityków. To wszystko bierzemy ze sobą i potem w cywilnym życiu pożytkujemy. Takie bandy byłych oficerów służb dzisiaj hulają w całej polskiej gospodarce. Proszę zapytać jakiegokolwiek przedsiębiorcę, który wystawia głowę ponad przeciętność i zaczyna rzeczywiście prowadzić większą działalność, czy nie zjawiają się u niego doradcy mający świetne koneksje i jakie dostaje propozycje. Przecież to jest tajemnica Poliszynela. Propozycje nie do odrzucenia. Propozycje nie do odrzucenia. A dlatego, jeśli odrzuci? Jeżeli odrzuci pomoc ludzi świetnie ustosunkowanych, czytaj byłych oficerów służb, i ludzi z nimi powiązanych, to następują krzyżowe kontrole, blokada działalności firmy w legalny sposób, bo wszędzie pracują agenci służb. W urzędach skarbowych, w izbach skarbowych, no wszędzie, gdzie tylko sobie wyobrazimy, w redakcjach pracują ludzie powiązani ze służbami, uzależnieni od służb. I ci ludzie robią kipisz, mówiąc krótko. Jaka to jest skala? Jak pan by ocenił, jaka to jest wielkość tego środowiska? Powiedzmy, samych zatrudnionych w tych wszystkich rozrośniętych służbach specjalnych oraz razem z agenturą w Polsce. To dziś jest kilka tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o zatrudnienie, tak? Kilka tysięcy ludzi, którzy wyszli ze służb i działają w gospodarce jako konsultanci. Albo jako nieformalne szare eminencje. Wszyscy ci ludzie działają. Dlaczego tak działają? Ponieważ znowu nie mamy, tak jak chociażby Izrael, programu zagospodarowywania ludzi wychodzących ze służb. Po pierwsze, ci ludzie muszą znajdować się pod nadzorem aż do śmierci, bo ich wiedza jest specjalna, ich umiejętności są specjalne. Po drugie, muszą otrzymywać propozycje zawodowe, które sprawią, że nie wejdą w szarą strefę i nie przejdą na stronę przestępczości, mówiąc krótko. Oligarchów, którzy dziś rządzą polską gospodarką, że oni nie przejdą na dwory tych oligarchów, bo dzisiaj na dworach polskich oligarchów aż roi się od oficerów i byłych oficerów służb specjalnych. To jest sytuacja bardzo patologiczna. To jest takie państwo w państwie, tak, w zasadzie realne państwo za fasadą demokracji. Tak, ale nie mamy programu zagospodarowywania byłych funkcjonariuszy służb. A ten program powinien istnieć jako program zabezpieczający państwo. Czyli z jednej strony cywilna kontrola nad służbami, zadaniowanie służb, nowy kształt służb, ale z drugiej strony kontrola nad środowiskiem ludzi, którzy opuszczają służby. Dowódca ABW, dowódca Agencji Wywiadu i dowódcy wojskowych służb powinni zjawić się u prezydenta, przedstawiając swoje zastrzeżenia wobec takiego lotu. Oczywiście nic takiego się nie odbyło. Sierżant walczy z Państwem Islamskim. Agencja Wywiadu nie podejmowała tak długo żadnej działalności, aż człowiekowi ucięto głowę, że wyciekają dane, że mogą być zdradzeni. A często to jest sprawa życia i śmierci. Tymczasem te narzędzia podsłuchowe, według moich informacji, zostały skierowane wewnątrz kraju. Czy bez zmiany konstytucji możemy dokonać zbudowania od nowa służb specjalnych w Polsce i kto to ma zrobić?